Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumny, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok Stańczyka, przeszłość wielka wzniosła, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Bełko, leberki, kaszoka, knobloszka, 13 flasterków szynki i jeszcze bełko karmundy i kasztyku. Nie było gadania, nie. Pojechałam bimbą. Idę do pierwszego habaja, a tam kłódka na drzwiach i świstek wisi. Skład nieczynny z powodu, że zamknięty. No to lezę do drugiego, a tam łoczą nie wierzę. Stoi napisane, skład wraz z personelem nieczynny. 300 metrów dalej. Szkiety mnie rozbolały, normalnie, ale nic. Idę. Po drodze szpekłam napis rzeźnik. Wyroby z Marycha i innych producentów. Za winklem. Przeszłam na szagę i ślipia moje ujrzały wielgachną reklamę. Habasy. Wyprzedaż kolekcji minus 90%. Prawdziwa sensacja. Ale też buchta wiary stojała w kolejce. Stanęłam i ja. I szpycuję na ogłoszenia ze z witryny. Uwaga, promocja, przysmak biznesmenów. Chcę między innymi zaprezentować nowy zegar na ratuszowej wieży. Tymczasem w kuchni, której jak zwykle w takich nieszczęściach, panowało istne urwanie głowy, stało się nieszczęście. Oto najważniejsze główne danie, poczęstunek z mięsa sarniego dla najdostojniejszych gości przypaliło się. To kucharz Pietrek niechcący przypalił smakowitą pieczę. Nie wszystko było jeszcze stracone. Kuchcik opuścił ratuszową kuchnię i wyszedł przed ratusz. Tam wśród traw pasły się dwa małe koziołki. Porwał je i zaprowadził do kuchni. Spieszył się jednak tak, że potknął się po drodze, a koziołki wyrwały mu się z rąk i pobiegły na ratuszową wieżę. Tam na wieży, na szczycie wieży, wszyscy mieszkańcy zobaczyli ogromnym palenniskiem i łożem dla całej rodziny oraz przedsionek przeznaczony najpewniej dla zwierząt. Po dokładnym zwiedzeniu całej osady nadszedł czas na zaplanowaną już wcześniej lekcję lepienia garnków. Każdy miał szansę ulepić swojego małego garnuszka. Uczniowie bawili się świetnie. Dnia 11 października wyjechaliśmy do Biskupina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od poznania osady. Następnie spacerowaliśmy i obserwowaliśmy tereny przy muzeum. Zobaczyliśmy stare budowle i ich umeblowanie. Wszyscy byli zachwyceni dawną architekturą. Na jednej z lekcji zrobiliśmy własne talerze z gliny. Idąc dalej, zwróciliśmy uwagę na stojące szałasy, do których niektórzy, zwłaszcza chłopcy, chętnie wchodzili. W muzeum zafascynowały nas makiety i obrazy przedstawiające codzienność ludzi żyjących w dawnych czasach. Poznaliśmy również narzędzia i zabawki, którymi się posługiwali. Od pana przewodnika dowiedzieliśmy się, co spożywali, jak polowali i co dodawali do posiłku. Usłyszeliśmy też, że podczas mrozów ogrzewali się oni skórą z zabitych zwierząt. Wycieczka dostarczyła wiele wrażeń i przyczyniła się do poznania tej wsi. W 1493 roku złożył tu królowi Polski hołd Leny Wielki mistrz krzyżacki Han von Tiefen.
Zamek został częściowo zniszczony w czasie wojny północnej, popadł w ruinę. Odbudowany szczątkowo pod koniec XVIII wieku. Ponownie zniszczony w 1945 roku. Obecnie odbudowana jest część południowa. Odbar w Poznaniu. Budynek od banku na Starym Rynku w Poznaniu powstał w XVIII wieku. Pierwszy drewniany budynek zastąpiono nowym, budowanym w latach 1783-1787. Według projektu wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa. To ojczyzna twa.